Moje nazwisko Rinaldo Betkiewicz, jestem naturopatą. Ja się nazywam Jacek Gabłowski. Nie jestem jeszcze w pełni naturopatą, ale w trakcie. Natomiast jestem konstruktorem polskiej wersji oscylatora Lachowskiego z poprawkami. Pierwsze polskie urządzenie, które rewitalizuje na poziomie komórkowym organizm, wygasza stany zapalne, usuwa wszelkiego rodzaju blokady energetyczne, wprowadza kawitację, o czym będziemy dzisiaj chcieli Państwu opowiedzieć, pokazać zupełnie nową rzecz na polskim rynku i coś, co, powiem to pełną odpowiedzialnością, stworzy zupełnie nową linię medycyny alternatywnej, medycynę energetyczną, którą można bardzo precyzyjnie ukierunkować na poszczególne schorzenia, problemy czy blokady. Jacek przedstawi jakby tą część techniczną, bo jest lepiej niż ja w niej zorientowany, a ja natomiast przedstawię terapie, które można tym przeprowadzać, jakie to daje efekty. Podam też kilka bardzo ciekawych przykładów. Urządzenie jest z tej natury zaskakującej, czyli czasem robi więcej niż oczekujemy, czyli usuwa czasem rzeczy, na które nawet nie zwróciliśmy uwagę, czyli daje takie prawo niespodzianki i daje też nadzieję na poprawę zdrowia. Przygotowaliśmy tutaj dwie rzeczy, takie do pokazania, dwa urządzenia. Jednym urządzeniem pokażemy, w jaki sposób można zdeklastrować wodę i zrobić wodę plazmowaną, a z drugiej strony pokażemy też, w jaki sposób można przywrócić równowagę w organizmie, używając anten i tuby plazmowej. Oczywiście peryferii do tego urządzenia jest więcej. Można je stosować zarówno do terapii ogólnej, jak i miejscowej, czyli do stanów zapalnych stawów, poprawić funkcję kręgosłupa, można też poprawić funkcję i energetykę całego organizmu. Na początek bym prosił, żeby Jacek jakby przedstawił to od strony technicznej całe urządzenie. Myślę, że to jest interesujące. Mnie to na pewno zainteresowało i zainspirowało. Proszę Państwa, jakieś dwa lata temu zetknąłem się z oscylatorem Lachowskiego holenderskiej produkcji. Urządzenie, którego pierwszy patent powstał w 1927 rok, czyli prawie 100 lat. Drugi patent po poprawkach, koniec lat 30. był stosowany w szpitalach, placówkach medycznych, w gabinetach lekarskich. Gdybyście Państwo wpisali sobie w Google oscylator Lachowskiego, przypadki, jest kilka książek, tysiące medycznie udowodnionych i przeprowadzonych leczeń przywrócenia równowagi. I do 43 bodajże roku na całym świecie, bo w pewnym momencie dr Lachowski plany urządzenia udostępnił powszechnie dla lekarzy, żeby ze swoimi inżynierami mogli je tworzyć. Wyobraźcie sobie Państwo, że na początku lat 40. na całym świecie w gabinetach i szpitalach pracowało 50 tysięcy oscylatorów. Doktor Lachowski w szpitalu, w którym praktykował, miał dwa albo trzy urządzenia i w przeciągu dwóch lat, odkąd zaczęły one w tym szpitalu działać, szpital został wyczyszczony z przewlekle chorych. W 1943 roku dr Lachowski został potrącony na przejściu dla pieszych przed własnym szpitalem. Kilka tygodni później zmarł i kilka tygodni po jego śmierci nigdzie nie było żadnego oscylatora Lachowskiego. W latach 80. bodajże Włosi gdzieś znaleźli w jakimś prywatnym muzeum na wschodzie oryginalnego Lachowskiego, dostali zgodę na rozłożenie go i pomierzenie i udokumentowanie całej konstrukcji i od tego momentu zaczęły się takie pojedyncze próby kopiowania Lachowskiego. Natomiast myśmy z moim inżynierem podeszli zupełnie od innej strony. Zaczęliśmy kopać, szukać, zbierać informacje, przyglądać się różnym schematom dostępnym w internecie, tak żeby zrozumieć ideę urządzenia. Dlaczego ono działa? Co powoduje, że ono działa? Kiedy zaczęliśmy wreszcie łapać, o co chodzi, zaczęliśmy dokładać wiedzę, która za czasów Lachowskiego i uwaga, Tesli, nie była znana. Pierwsza wzmianka o leczeniu różnych dolegliwości cewką Tesli, bo sercem tego urządzenia jest dwubiegunowa cewka Tesli,
oraz iskrownik, który generuje żywą iskrę. Pierwszą wzmiankę znaleźliśmy z wykładu, jaki Tesla przeprowadził w 1897 roku na jednym z bodajże z konferencji naukowych, gdzie opowiadał. Pamiętacie, wiecie Państwo, jak wygląda oryginalna cewka Tesli? Z takim grzybkiem na wierzchu. Tesla na tym wykładzie opowiadał, jak tego grzyba, te cewki, pokrył dwucalową warstwą wosku i dotykał brzucha pacjentki, która do niego przyszła z bólami trzewnymi. I po kilku zabiegach, kilkunastominutowych, bóle ustąpiły. Przy oryginalnym Laszowskim brał współudział swój właśnie Tesla. Kiedy zrozumieliśmy, na czym to polega, jakie zjawiska tam zachodzą, do naszego urządzenia dołożyliśmy kilka rzeczy, których oni nie dołożyli, bo nie było wiedzy wtedy z tamtego czasu. Mamy kilka swoich autorskich rozwiązań, których nie ma nikt na świecie. To urządzenie nie jest jeszcze urządzeniem finalnym. To jest urządzenie, które jest w trakcie końcowych prac badawczych i już zbliża się do finału. Więc to, co pokazujemy, jest to prezentacja przedsprzedażowa i nasze własne badania i doświadczenia, którymi się z Państwem podzielimy. I myślę, że będziecie tak samo zachwyceni, wręcz zaszokowani, tak jak my jesteśmy ciągle w szoku, co to urządzenie robi. Dodatkowo do urządzenia dołożyliśmy zabezpieczenia, których wtedy nie było, chroniące przed przesadną, za dużą energią, tak zwane iskierniki na wejściu i na wyjściu. Dołożyliśmy elementy cewki Rodina, dzięki czemu urządzenie generuje kwantowe pola wirowe, wzmacniane przez cewkę Tesli i wpuszczane w anteny. To, co tutaj widzicie, te plastry miodu, to są emitery, których główną częstotliwością jest emiter 150 MHz oraz dwie harmoniczne w górę, dwie harmoniczne w dół. Dlaczego 150 MHz jest tak ważne? Otóż dlatego, że 150 MHz harmonizuje i rezonuje z DNA ludzkiej komórki. Jest tak zwaną częstotliwością nośną, poprzez którą otwieramy dostęp na poziomie komórkowym i możemy wprowadzać informację energetyczną. Wyobraźcie sobie, że wystarczy, że na tych antenach umieścicie jakikolwiek preparat, jaki możemy? Ziołowy. Ziołowy. Fala, która tutaj jest wytwarzana, porywa zapis energetyczny tego preparatu i wprowadza go bezpośrednio do komórki. Co więcej, iskra, którą generuje nasz iskrownik, generuje około 2-3 tysiące mikrowyładowań na sekundę i tak często tutaj zmienia się plus z minusem. To znaczy, że między tymi emiterami powstaje oscylujące pole stojące. Jak człowiek sobie w takim polu usiądzie, każda komórka znajduje swoją własną częstotliwość, ładuje się czystą energią, którą normalnie uzyskuje z przetworzonego pożywienia. Co się dzieje, kiedy jemy naszą żywność? Uzyskujemy minimum niezbędne do podtrzymania procesów życiowych, a czasami tej energii jest trochę poniżej. Dlatego organizm sobie nie radzi. Nie jest odpowiednio odżywiony. Wyobraźcie sobie, że możecie doładować się na poziomie komórkowym czystą energią. I taka komórka, mając zapas energii, wszystko, co jest powyżej minimum niezbędnego do utrzymania procesów życiowych, wszystko, co jest powyżej, używa do naprawy, do oczyszczenia siebie z toksyn, przywrócenia równowagi. Później komunikuje, czyści swoją najbliższą przestrzeń międzykomórkową i komunikuje się z inną oczyszczoną komórką. A jak znajdą komórkę, której się nie da naprawić, odcinają od pożywienia i zastępują zdrową. To, co się dzieje tutaj, to są zjawiska, które wymykają się opisom. Jak czytałem pierwsze książki opisujące dziesiątki, setki i tysiące przypadków, jakie miał Laszowski i inni lekarze, to są znane postacie, generałowie, prezydenci, premierzy, ministrowie, którzy pisali do Laszowskiego podziękowania, ponieważ wyszli z chorób, których medycyna nie dawała im już żadnych szans. Co więcej, po zabiegach czuli się lepiej jak przed chorobą. Przed nami jest bardzo dużo rzeczy, których nie jesteśmy w stanie jeszcze wytłumaczyć, czemu to działa, ale wiemy jedno, to działa. Urządzenie, jedną z pierwszych rzeczy, którą robią, to jest tuba zimnej plazmy.
To jest coś, co powoduje natychmiastowe wygaszenie stanów zapalnych w organizmie. Zdjęcie bolesności, uruchomienie przepływów kawitacyjnych, uruchomienie krwi, limfy. Zresztą Rinaldo za chwilę o tym będzie opowiadał. Stworzyliśmy coś, co nie ma odpowiednika. Teraz jeszcze pracujemy nad zabezpieczeniem urządzenia, żeby otrzymało CE, ponieważ to, co ono robi, dzisiaj można by nazwać jednym z lepszych zagłuszaczy wszelkich częstotliwości. W szczególności wojskowych. W szczególności wojskowych, dokładnie. Więc już opracowujemy system, który będzie te wszystkie zaburzenia zamykał w skrzynce i będzie w pełni bezpieczny do domowego i gabinetowego użytku. Tyle wprowadzenia naszego. Rinaldo będzie opowiadał o swoich doświadczeniach i pracy ze swoimi klientami, a ja w międzyczasie pokażę Państwu jedną bardzo ciekawą rzecz. Nieprzypadkowo tutaj postawiliśmy dwie butelki z wodą, ponieważ to urządzenie robi jedną rzecz niesamowitą. Kiedy poddamy wodę działaniu tych lanc, które są emiterami, za chwilę to będę włączał, wiesz? Później lekko światełko przygasimy. Tak, powiemy o tym. Kiedy będziemy to robić, przygasimy światło, żebyście fajne efekty zobaczyli. To jest niesamowita zabawa. Moje wnuki się uwielbiają bawić plazmowaniem wody. Po prostu nie mogą się doczekać. Ale zaraz zobaczycie czemu. Tak czy inaczej, to urządzenie, jeszcze jedno wprowadzenie, żeby uruchomić Państwa wyobraźnię. Czy zdajecie sobie Państwo z tego, że gdyby nie to, że w ciągu sekundy mnóstwo gdzieś na Ziemi wyładowań atmosferycznych, zwykłych piorunów, to na Ziemi nie byłoby życia? Dlatego, że te częstotliwości i to, co robią wyładowania elektryczne między warstwami chmury a Ziemią, jest niezbędne do energetycznego podtrzymania Ziemi, na Ziemi życia. I to, co robi to urządzenie, to przywraca lokalnie warunki niezbędne do stworzenia optymalnych sytuacji i warunków, żeby nasz organizm zaczął sobie lepiej radzić z tym wszystkim, co jest wokół nas. I to, co robi z wodą to urządzenie, to cały ten zapis energetyczny, który powstaje między tymi emiterami, w pamięć wody wchodzi. I pijąc tą wodę w domu, to jest tak, jakby się siedziało w antenach i się energetyzowało. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak ta energia będzie płynęła. Dokładnie. Oddaję głos Rinaldo, a ja tutaj będę się bawił. Moje doświadczenie zaczęło się mniej więcej rok temu z tym urządzeniem. Znaczy ono się zaczęło troszkę nawet wcześniej. Natomiast zaczęło się od tego, że wyszkoliłem troszkę uczniów. Jeden z moich uczniów nabył urządzenie holenderskie, które mu się spaliło. Ono jest dość zupełnie różne od tego urządzenia. Natomiast jakby w trakcie naprawy tego doszło chyba też do zainspirowania tutaj Jacka. Dwa zdania, tak? Tak, tak. Gwoli wprowadzenia. Kolega mój kupił jedno urządzenie sobie, miał tyle chętnych i tylu klientów, że sobie kupił drugie. Jak zaczynał o 8, kończył o 22, 24. Po prostu ludzie mu przyjeżdżali do gabinetu, a gabinet miał w domu, więc zawsze był w pracy. Nie stać mnie było w tamtym czasie na kupienie sobie holendra, które kosztowało kilkadziesiąt tysięcy. No i tak siedzę z moim przyjacielem, który jest inżynierem takim 60-paroletnim, z pasjonatem i z ogromnym doświadczeniem. I w pewnym momencie mówię do niego tak, mówię, ty, Darek, jak oni patent zrobili 100 lat temu na to, to to nie może być skomplikowane. Darek tak słucha, mówi, ty, wtedy nawet triaków nie było, nie mówiąc o stalakach i innej elektronice. No i zaczęliśmy kombinować, jak tu zrobić. Pod tego mojego kolegę Jurka żeśmy tam trochę podprowadzili, zresztą sam był ciekawy, tylko potrzebował takiego zastrzyku inspiracji. Kupiłem nawet specjalną kamerkę taką, żeby przez wentylator wejść do, od środka obejrzeć, a Jurek do mnie dzwoni i mówi, ty, odkręciłem, zobacz zdjęcia. No i na szczęście my żeśmy to zrobili, bo się okazało, że to było dosłownie 2 tygodnie przed pandemią i lockdownem pierwszym. Jurek dzwoni przerażony i mówi, ty, cewka mi się spaliła. I mówię, jak? No spaliła się. Ze wszystkim. Ze wszystkim. Na szczęście już żeśmy rozkmili mniej więcej, jak to zacząć robić. Nam tylko przyspieszyło.
Wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, jak zaczęliśmy oglądać tą cewkę holenderską, gdzie między uzwojeniem pierwotnym, które jest tak na zewnątrz, a pod spodem uzwojenie wtórne, które zwielokrotnia siłę uzwojenia pierwotnego, wiecie, co było izolacją? Dętka rowerowa. No zrozumieliśmy w Holendii, że w Holandii jest dużo rowerów, nie? No co będą marnować towar? Dobre gaduło. Myśmy nauczyli się bardzo dużo na holenderskim urządzeniu, czego nie robić. Dzisiaj nasze urządzenie ma zabezpieczenia wielokrotnie przekraczające możliwość zjawisk, które w środku mogą zachodzić. Jest to najbezpieczniejsze w tej chwili urządzenie, jakie jest na rynku i mówię nie tylko o Polsce. Więc dzięki temu, że zobaczyliśmy, jak to działa, dzięki temu, że spaliło się jedno, trzy dni później drugie, w ciągu 24 godzin naprawiliśmy to holenderskie urządzenie, po czym kolega dzwoni i mówi, wiecie co, ono działa lepiej. No to wiedzieliśmy, że jesteśmy w dobrym kierunku. No i zaczęliśmy swoją pracę. Dokładnie. Parę miesięcy później zadzwonił do mnie Jacek, mówi, Rinaldo, przyjedź. Stworzyłem urządzenie, przyjedź pooglądaj. Przyjechałem, zobaczyłem urządzenie, jestem naturopatą, który dość sceptycznie podchodzi do wszelkiego typu, tego typu terapii. Jak widzicie, już mniej. Jacek mówi, usiądź sobie na antenach, połóż się na matach. Zajęliśmy, to zajęło nam 2 godzinki. Prawie 3. Efekt jakiś taki od razu na mnie nie był, natomiast pojechałem do domu. 2 dni później w organizmie zaczęły się dziać zmiany. Najpierw z całego układu moczowego i wydalniczego zeszły wszystkie kandydy. Zeszło wszystko. Wyglądało to jak małe, podarte bibułki, które są zarówno w moczu, jak i w kale. Jako, że jestem zapracowany, to mówię, pomyślę nad tym później. No tak tydzień później zacząłem się zastanawiać i zacząłem zauważać pewne zmiany. Zaczęło mi się lepiej myśleć. Umysł się zrobił dużo czystszy. Organizm zaczął lepiej funkcjonować. Usiądź sobie. Mówi, żebym sobie usiadł. Podłączysz mnie, dobra. Okej. A, dziękuję. Zadzwoniłem do Jacka. Umówiliśmy się. Mówię, Jacku, potrzebuję jedno urządzenie do testowania. Jacek mówi, no dobra, zrobię ci, a chyba mi oddał w sumie swoje. Chyba tak było. I zacząłem sobie spokojnie z tym urządzeniem pracować. Pracując, czy wy słyszycie jakieś zaburzonko w tej chwili na łączach? Dobrze, okej. Okay. Zacząłem powolutku z tym urządzeniem współpracować. To był mniej więcej wrzesień, w październiku do mnie trafiła taka zaprzyjaźniona osoba, której ojciec generalnie mówiąc schodził na te covidowe zapalenie płuc w bardzo ciężkim stanie. Ja tą terapię w sumie podjąłem po takim długim przemyśleniu. Zostałem poproszony, poprosiłem, żeby przyjechał. Człowiek miał sine usta, siny język, był bardzo osłabiony, bardzo schorowany, płuca zablokowane. Zrobiłem zabieg dokładnie 3-4-minutowy, tak jak tutaj siedzę na tym urządzeniu. I poprosiłem o informację zwrotną za 2 dni. Za 2 dni pan Witold, 70 chyba, 6 albo 7 lat, poczuł się trochę lepiej. Zrobiłem drugi zabieg. W trakcie drugiego zabiegu, który już był pełnowymiarowy, czyli trwał około 20 paru minut, sinizna z języka, z ust zeszła, ten pan wstał. Powiedział, że się świetnie czuje i wyszedł. Zresztą pan Witold żyje do dzisiaj. To był taki jakby kolejny zastrzyk informacyjny. Żeby było bardziej zgodne z faktami, wstał, wyprostował się, mówi, idę się odlać. No ja nie chciałem tego mówić, ale mniej więcej tak to było. Okej. Okay. Coś mi się odczepiło, czekajcie. Weźmy to. Nie wiem, zacząłem pracować z tym urządzeniem, oczywiście delikatnie, na spokojnie, z pacjentami i jestem w stanie uogólnić pewne mechanizmy działania. Na pewno urządzenie porusza krew w organizmie, zdecydowanie poprawia ukrwienie. Osoby, które spędzą jakiś czas, jak się na to mówi? W emiterach. W emiterach, o, dokładnie.
Na pewno czują się zrelaksowane, czują przypływ energii. Są też takie, które wstają i na przykład mówią, że widzą zdecydowanie lepiej. Czyli wyciągnąłem drugi prosty wniosek, że następuje rozluźnienie tkanek. Czyli to, co my nazywamy tymi opaskami stresowymi, które w jakiś sposób powodują u nas osłabienie wzroku, osłabienie słuchu, osłabienie przepływów krwi, to puszcza. Następnym elementem, jako że jestem kręgarzem i osteopatą, zacząłem pracować z ludźmi, którzy mają dysfunkcję kręgosłupu na poziomie terapii między emiterami jako terapii przygotowawczej, czyli 5-10 minut i zauważyłem kolejną rzecz, że są likwidowane stany zapalne przy stawach, w stawach kręgosłupa również na tyle, że jakby praca manualna z kręgosłupem, ze stawami kolanowymi, warkowymi staje się zdecydowanie łatwiejsza. Później miałem kolejne moje własne zdarzenie, bo oczywiście pierwsze emitery wyglądały takie wysokie, były bardzo ciężkie, więc przenosząc taki emiter z jednego miejsca w drugie, naraziłem własny kręgosłup na wysunięcie dysku, czyli na przepuklinę. Jako że to było rano, a miałem jakby cały dzień pracy przed sobą, stwierdziłem, że nie mam innego wyjścia, usiadłem sobie na emiter, przyłożyłem tubę plazmową do kręgosłupa, po 15 minutach ból związany z tą przypuchliną ustąpił. Zresztą taka wycieczka i dygresja jakby do wczorajszego dnia. Wczoraj taki znajomy przywiózł tutaj syna, który skacze z trampoliny do basenu, robi po prostu akrobację. Skacząc uderzył się głową w ten podest do skakania. Więc przyjechał z dość mocnymi bólami szyi, karku i pleców. Teraz będziemy. Dziękuję. Zrobiłem zabieg pomiędzy emiterami 10 minut, 5 minut. Przez 5 minut mięśnie stóp, cała refleksologia idzie zdecydowanie łatwiej i nie ma z tymi stawami, bo te dziewczyny jednak są bardzo narażone na samo uszkadzanie. Chciałbym tutaj dodać jedną informację, bo sam zabrałem swoje urządzenie do dziewczyny, która robiła zabiegi refleksologiczne i mnie, i mojej żonie. No i wiadomo, jak u faceta te podeszwy są jak w butach, ciężko było do niektórych refleksów się dostać, więc tymi właśnie tylko krótszymi, specjalnymi do refleksologii lancami, dobra, czubkiem wcisnęła w refleks, do którego nie mogła dojść. Wyobraźcie sobie, że w pierwszej chwili, jak to przy refleksologii, potworny ból, ale za moment robiło się ciepło, rozjechało się i refleks był całkowicie rozluźniony i puszczone. Dobrze, zostało nam 7 minut, więc idziemy dalej. Ja bym poprosił o lekkie przyciemnienie. Chciałem Państwu pokazać fajne zjawiska, które zachodzą w trakcie deklastrowania wody. Wyobraźcie sobie Państwo, że oglądaliście. Zobaczcie, żarówka nie jest do niczego podłączona. Zobaczcie, jakie tu jest pole. Woda jest deklastrowana na pojedyncze cząsteczki wody, dzięki czemu przekracza bez problemu barierę błony komórkowej. Proszę zobaczyć, co się dzieje, jak dotknę między bliżej. Taka tu jest energia. Dzięki temu, że woda zostaje zdeklastrowana,
przekracza barierę błony komórkowej, wchodzi do środka przy wysokiej energetyce podniesieniu elektronów na wyższą orbitę, wymiata jak szczotka z komórki metale ciężkie, szczególnie aluminium. To jest po prostu niesamowite. Niektórzy po zabiegu mają taki lekki zjazd, bo się źle czują, ponieważ do przestrzeni międzykomórkowej i do krwi zostają wyrzucone toksyny. Wtedy należy albo pić, albo przyjąć jakieś preparaty miążące toksyny. Organizm natychmiast się oczyszcza. To samo dzieje się pomiędzy emiterami. Czyli jeżeli osoba przebywa pomiędzy emiterami, zachodzą bardzo zbliżone zjawiska, które żeście tutaj widzieli. Więc cały organizm jest jakby pobudzany do tego, żeby zacząć oczyszczać się z metali ciężkich. Jak wygląda ze szczepionkami, nie wiemy, ale być może tak samo będzie wyglądało z białkiem spike, czy z toksynami, które te białko po prostu produkują. Jesteśmy jakby tak wstępnie na etapie prób, żeby po prostu to sprawdzać, dlatego że bardzo dużo osób trafia do mnie z powikłaniami poszczepiennymi, więc też jakby to mam, dostaję to na co dzień po prostu w pracy. Wracając jakby do naszej podstawowej wiedzy i tego, co z tym urządzeniem chcemy zrobić, no niewątpliwie będziemy dalej prowadzić prace badawcze związane z tym urządzeniem. Będziemy starali się o dotacje unijne w tym kierunku, żebyśmy mogli przeprowadzić rzetelne po prostu badania. Jesteśmy jakby na tym etapie pierwszego takiego zakończenia tych prac. Wiemy, że to urządzenie działa. Wiemy, że możemy bardzo pomóc dużej ilości osób, więc ono niesie takie nadzieje na przyszłość, że będziemy w stanie w prosty sposób poprawić zdrowie. Zresztą osoby, które dzisiaj do nas przychodziły tam na nasze, nazwijmy to, stoisko i sobie na chwilę siadały między emiterami, ewidentnie mogły doświadczyć rozluźnienia organizmu, takiego poczucia powrotu energii, rewitalizacji. Dlatego to urządzenie pierwszym jakby takim przypływie nazwaliśmy rewitalizatorem, że przywraca nam po prostu równowagę. A to, że potrafimy tym urządzeniem zrobić więcej, jest to tylko to, że rozwijamy się. Z takich rzeczy bardzo trudnych, które mało kto potrafi zrobić, to jest sprawa na przykład haluksów. Czyli te haluksy, które nie są nadmiernie, że tak powiem, już wykoślawione, przy pomocy zabiegów potrafimy poprawić. Potrafimy poprawić też funkcję kręgosłupa, stawy kolanowe, stawy biodrowe. Cieść nadgarstka, bóle brzuszne, dlatego że sama tuba przyłożona do ciała powoduje rozluźnienie tkanek i gaszenie stanów zapalnych. Tak mniej więcej na tą chwilę wyglądałoby nasze doświadczenie. Ono się cały czas będzie rozszerzało. Będziemy przygotowywali publikacje na ten temat. W razie czego, gdyby ktoś chciał sobie obejrzeć to urządzenie, jak one pracuje, to tam na stoisku są ulotki, można się z tymi ulotkami zapoznać, w razie czego się można też umówić. Z takich rzeczy jeszcze ciekawych i trudnych miałem też przypadek całkowitego ustąpienia stanów zapalnych przydziąsła przy pracy z tym urządzeniem. Neuralgia. Neuralgia taka dwuletnia, gdzie człowiek nie spał. Została tak samo zrobiona w taki sposób, że wszystko się po prostu powycofywało i człowiek zaczął po prostu spać. Była to taka miejscowa przeczulica, bardzo silna. Poszło szybciej niż się normalnie bym tego spodziewał, a dużo z ludźmi pracuję od wielu, wielu lat. Także ewidentnie to urządzenie przyspieszyło wiele, wiele po prostu terapii. Jeżeli idzie o stany zatrucia organizmu, ewidentnie poprawia, przyspiesza procesy odtruwania. Czyli działa bardzo wielowymiarowo. Myślę, że w tym jest ten element tego pola naszego magnetycznego, które urządzenie jakby z nim współpracuje, stwarza po kawitacji, czyli po ruchu wirowym, tak jak Jacek powiedział, stojące pole oscylujące z bardzo szybko zmienianą iskrą, które powoduje, że organizm jest w stanie sam wziąć i pobrać sobie z tego pola to, co potrzebuje, żeby zregenerować organizm. Okay? Także proszę Państwa, jesteśmy na zupełnym początku wyjątkowej drogi.
Będziemy temat rozwijać, będziemy tworzyć sieć gabinetów, będziemy nawiązywać współpracę z innymi innowatorami. Kto jest zainteresowany, prosimy o kontakt. Szukamy ludzi kreatywnych, ludzi, którzy chcą zrobić coś, z czego wielu będzie mogło korzystać. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję. Witajcie kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.